W lot. Podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry. Zapraszam na kolejny podcast wydawnictwa literackiego W lot. Dziś edycja historyczna. Temat: ostatnie lata dawnej Rzeczypospolitej. Czy dawna Rzeczpospolita była państwem skazanym na zagładę? Dlaczego powinniśmy mówić o zniszczeniu, a nie o upadku dawnego państwa polsko-litewskiego? Kiedy nastąpił ów moment oprzytomnienia? Po pierwszym rozbiorze w 1772 roku, czy jednak znacznie wcześniej? Dlaczego możemy mówić o polskiej rewolucji epoki Sejmu Wielkiego? Na te pytania odpowie profesor Richard Butterick Pawlikowski, autor książki Światło i Płomień. Odrodzenie i zniszczenie Rzeczypospolitej 1733-1795, która wkrótce ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego. Panie profesorze, myślę, że możemy na początku zdradzić nieco wydawniczej kuchni, mianowicie tytuł polskiego wydania, jeden z proponowanych tytułów polskiego wydania tej książki brzmiał Światło i Płomień, odrodzenie i upadek Rzeczpospolitej. Pan się na to słowo upadek nie zgodził i w zasadzie to wiele mówi o tej książce, bo oczywiście trudno kilkaset stron streścić czy zsumować do jednego zdania, to jest niemożliwe. Ale jednak, czy się pan zgodzi, że główną tezą jest tej książki jest właśnie to, że to nie był upadek? Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. To jest rzeczywiście bardzo ważne przesłanie. Zbyt często słyszymy o upadku dawnej Rzeczypospolitej. Jakby upadła sama w sobie. Jakby upadła ze słabości. A nie upadła, została zniszczona. A została zniszczona, ponieważ się odnawiała i to było zagrożenie dla interesów mocarstw ościennych, a w szczególności Rosji. No ale z drugiej strony ta dyskusja na temat przyczyn upadku państwa polskiego pod koniec XVIII wieku to było jedno z najważniejszych polskich pytań dla polskiej historii, prawda? Jedną ze słynniejszych odsłon tej dyskusji były spory w drugiej połowie XIX wieku. Pan o tym pisze też w epilogu między innymi, między szkołą krakowską, warszawską. Jedni akcentowali te przyczyny wewnętrzne, wewnętrzną słabość, doprowadzenie do upadku przez szlachtę, magnaterię. Strona warszawska kontrargumentowała, jednak stawiając akcenty na ekspansję państw ościennych. Czego tej polskiej dyskusji przez lata, dziesięciolecia brakowało, że wciąż mogą powstawać takie książki jak pańska na temat, który po pierwsze jest bardzo znany, jest jednym z najważniejszych, po drugie upłynęło ponad 200 lat, ale wciąż można powiedzieć coś odkrywczego w tym temacie, bo to jest odkrywcze, ta książka rewiduje wiele mitów. Rzeczywiście wielu Polaków, nie tylko historycy akademicy, zwłaszcza tu w Krakowie, pastwiło się nad anarchią szlachty albo wytypowało poszczególnych magnatów czy nawet królów jako zdrajców. I powinniśmy wziąć pewien przykład z wielkiego polskiego historyka Władysława Konopczyńskiego, który w swoich znakomitych dziejach Polski nowożytnych wyraźnie oddzielił pasus o przyczynach słabości państwa od zakończenia książki, gdzie pisał o ostatecznych przyczynach rozbiorów. Na końcu książki, jeśli chodzi o ostateczne przyczyny rozbiorów, pisał o dyplomatycznej i wojskowej akcji sąsiednich mocarstw. Natomiast na końcu czasów saskich rozprawił się na temat wewnętrznego rozkładu państwa. Może nawet aż zasurował, ale w każdym razie rozdzielił te czynniki. Nie przeczył, że Rzeczpospolita znalazła się w głębokim kryzysie między połową XVII wieku a połową XVIII wieku. Natomiast początki odnowy, odrodzenia, które osiągnęły swój szczyt w latach Sejmu Czteroletniego, do tego stopnia zatrwożyły sąsiednie dwory, obawiały się
emigracji ich poddanych do polskich miast czy na wieś, aż tak. I w pruskim, i w austriackim, i w rosyjskim. Właśnie obawiano się zwłaszcza tego 4 artykułu Konstytucji, który obiecał wolność całkowite dla kogokolwiek, jak tylko położy stopę na polskiej ziemi i jest wolnym człowiekiem, może pojechać do miasta i uczyć się rzemiosła, może robić układ z ziemianinem za swoją robociznę. A w każdym razie to jest wybór każdego migranta, również tych, którzy wcześniej wyjechali z Rzeczypospolitej, jak tylko wrócili jako wolni. To było straszne zagrożenie dla sąsiednich dworów. To było wśród najistotniejszych przyczyn interwencji Katarzyny II w 1792. A więc ostatecznie została zniszczona Rzeczpospolita, ponieważ że ponownie zagrożała interesom sąsiadów. Ale nie zaprzeczam, że mniej więcej na końcu Wielkiej Wojny Północnej Rzeczpospolita straciła tę możliwość samoobrony. Już nie była w stanie narzucić swoją wolę sąsiadom. Odwrotnie stało się. I zawsze byłoby prawie niemożliwe, żeby wyjść z takich kleści potem. Natomiast próba wyjścia z tych kleści właśnie zaowocała drugim i trzecim rozbiorem. No właśnie, bo pan zaczyna narrację od 1733 roku, mniej więcej w połowie czasów saskich, które dla mnie i myślę, że dla wielu miłośników historii były czymś fascynującym i ja wciąż nie potrafię tego zrozumieć, bo wojna północna, po ziemiach polskich szaleją i hasają armie innych mocarstw. Mamy Sejm Niemy, który no, miałby potencjał na takie wydarzenie w funkcji dzwonka alarmowego, przebudzenia, że coś należy zrobić. Polska, czy Rzeczpospolita, de facto staje się czymś w rodzaju protektoratu rosyjskiego, a przez kilkadziesiąt lat właściwie nic się nie dzieje. Chyba że ja też powielam jakiś popularny mit na temat tych czasów. Zaczynam książkę, właściwą narrację, są odniesienie do tego, co było wcześniej. Ale zaczynam właściwą narrację w 1733 roku, ponieważ że na ostro pokazuje międzynarodowe położenie Rzeczypospolitej. Większość szlachty wybiera Stanisława Leszczyńskiego, czyli teścia króla francuskiego Ludwika XV. To jest oczywiście nie do przyjęcia dla Rosji, dla Austrii. Rosyjskie wojsko chodzi do Wielkiego Księstwa Litewskiego, maszeruje na Warszawę, no, dokonuje się elekcja przez znakomitą mniejszość zgromadzonej szlachty Augusta III. I więc to jest moment, kiedy ten kryzys suwerenności objawia się w całej pełni. A potem wiele jeszcze pogarszy się przez kilkadziesiąt lat. Ten stopień zależności od Rosji jest intensywniejszy w latach 60. czy nawet 70. czy 80. XVIII wieku, aniżeli jest w latach 30. czy 40. XVIII wieku. Ale też dlatego, że pewne objawy odnowy w gospodarce, w kulturze, w oświacie, w ideach już można datować od tego zrywu, można powiedzieć, 1733 roku. Na razie dosyć nieudolnego, ale mimo wszystko pojęcie independencji, niepodległości już jest wygłoszone wtedy. I końcowy akt o powstanie kościuszkowskie to jest niepodległość albo śmierć, więc jest pewna droga od tego bezkrólewia przedostatniego i wojny, w pewnym sensie wojny domowej 1733 aż do ostatniego zrywu Rzeczypospolitej za kościuszki. Czyli jeżeli mielibyśmy wskazywać na taki moment oprzytomnienia, to raczej właśnie 33 rok, tak? To może byłby nie dla wszystkich i może nie przyszło od razu. Natomiast to jest chyba pierwszy moment, kiedy można wskazać na częściowe oprzytomnienie i
Stanisław Konarski, który jest ważną postacią w książce, on nie był bardzo angażowany w wydarzeniach tego bezkrólewia i tej wojny i wyciągnął wniosek, że wolność zależy od niepodległości. Wyciągnął wniosek, że trzeba tak naprawić Rzeczpospolitą, żeby to były instytucje zdolne nie tylko dla aniołów, ale dla upadłego, grzesznego człowieka. I dlatego wyciągnął wniosek, że liberum veto jest już nie do utrzymania, jest źródłem nieszczęść. No i całe te wielkie procesy modernizacyjne osiągnęły swoje apogeum w latach 1788-92 i pan ten okres nazywa Polską Rewolucją. Mówiono wcześniej, określano ten czas tym słowem, rewolucja. Dlaczego to się nie przyjęło w ogóle? Bo w polskim piśmiennictwie rzadko bardzo pada to słowo. To jest prawda. Już w odniesieniu do całego Sejmu Czteroletniego i już nawet w pierwszych miesiącach jest to pojęcie obecne. Polska rewolucja, to co Polacy nazywają swoją rewolucją. I to jest udowodnienie pięciu językach co najmniej. Więc starałem się w poprzedniej książce przywrócić to pojęcie, ponieważ też uważam, że rewolucja jest każdą znaczącą zmianą, która dokonuje się szybko, a to rzeczywiście odnosi się do wydarzeń Sejmu Wielkiego. Myślę, że nad wyjściem z mody zaciążyło po pierwsze identyfikacja polskiej rewolucji z Konstytucją 3 maja, trochę pomijając wcześniejsze dzieje Sejmu Czteroletniego, mimo że targowiczanie odnieśli się do całego warszawskiego rewolucyjnego Sejmu. Ale najbardziej wydarzenie rewolucji francuskiej, a później jeszcze na początku XX wieku rewolucji rosyjskiej. A więc rewolucja kojarzy się z gwałtownym przewrotem społecznym, z wyrzuceniem i z przemocą reżimów i z daleką i zniszczeniem klas panujących. I oczywiście tego nie było w czasach Sejmu Czteroletniego, ale również tego nie było w amerykańskiej rewolucji. To oczywiście była wojna o niepodległość, ale struktura społeczna pozostała nietknięta. Angielska rewolucja chwalebna 1688 roku też, owszem, dochodziło do starć zbrojnych, ale w gruncie rzeczy to mało zmieniło się, jeśli chodzi o społeczeństwo. A więc brak gwałtowności. Zresztą Kołłątaj mówił o łagodnej rewolucji, to trochę się przyjęło wśród polskich historyków określenie łagodnej rewolucji. Natomiast żeby tak po prostu mówić, Polska rewolucja, rewolucja polska, to rzeczywiście to nadal budzi zdziwienie. Mhm. Ta książka ukazała się pierwotnie po angielsku, The Polish-Lithuanian Commonwealth, Light and Flame. Po pierwsze, jaki był oddźwięk, jakie przyjęcie tej książki, ale nie mówię o recenzjach, bo wiem, że były pozytywne, ale co pana kolegów, historyków, środowisko zainteresowało, zaciekawiło, bo wiem, że temat Polski oczywiście nie jest tam tematem numer jeden, ale jednak pewne ciekawe perspektywy się przyjmuje, które w Polsce są rzadkie. Na przykład wiem, że w tradycji anglosaskiej jest ten nut pewnej nawet idealizacji Rzeczpospolitej. Pan to nazywa, zdaje się, republikańskim zwrotem, prawda? I pytanie drugie, na ile to polskie wydanie różni się od angielskiego? Napisałem angielskojęzyczną wersję książki, między innymi dla historyków Europy nowożytnej czy XVIII i XIX wieku, którzy znają się ogólnie na epoce, natomiast bardzo rzadko poświęcają należytej uwagi z należytym znawstwem Rzeczypospolitej czy sprawom polskim, a nie dlatego, że tej literatury nie ma, ponieważ moja bibliografia dla studentów, którzy uczą się ze mną o Polsce i Litwie od XVI do XX wieku, liczy 50 stron. Wszystko w języku angielskim. Jest mnóstwo dla tych, którzy są gotowi to przeczytać.
Więc chciałem pewne zmiany w postrzeżeniu Rzeczypospolitej ostatniego pokolenia, a zwłaszcza jest wiele awansów historiografii, nie tylko polskiej, ale także litewskiej zwłaszcza, trochę białoruskiej, też od niemieckiej strony, przedstawić formę łatwiejszą do połknięcia z dosyć wyrazistą tezą, żeby traktowali tę wspólnotę i to państwo poważnie, żeby nie postrzegali wyłącznie przez prymat wyniku ostatecznego, czyli trzeciego rozbioru i tych wszystkich stereotypów, które nagromadziły się od tego czasu, lecz żeby patrzyli na potencjał i żywotność tego państwa, tej wspólnoty, tego społeczeństwa, tej kultury. I przynajmniej niektórzy, Jeremy Black na przykład, znany historyk, właśnie postrzegali, że to jest ważne dla całości obrazu wieku oświecenia, ponieważ że Polska powinna się liczyć, że było wciąż witalne. Frank Sisson też to zauważył, że to było społeczeństwo pod wpływem oświecenia w obliczu nadchodzących rozbiorów. Więc dlatego próbowałem napisać książkę w taki sposób. Częściowo pod adresem historyków, niespecjalistów od Rzeczypospolitej, częściowo pod adresem studentów, to co chciałbym studenci przemyśleli, częściowo pod adresem publiczności zainteresowanej Polską, ale być może znającej się tylko tej nowszej Polski z II wojny światowej na przykład, żeby jednak zachęcić ich do spojrzenia dalej wstecz i żeby docenili to, co mogłoby się stać, gdyby ta Rzeczpospolita mogła rozwijać się dalej. Teraz pójdziemy do drugiego pytania. Czym polska wersja różni się od anglojęzycznej? Polakom nie trzeba przedstawić pewnego długiego tła, więc takiego wstępnego rozdziału pod tytułem The Commonwealth, czyli Rzeczpospolita, nie ma, aczkolwiek są odniesienia do dalszych wydarzeń w różnych częściach książki. Polacy też trawią lepiej liczne nazwiska, które dla cudzoziemców są niemożliwe do wymówienia, więc z ostatecznej redakcji książki wyciąłem znacznie mniej tych nazwisk i nazw, aniżeli wyciąłem z anglojęzycznej wersji. Polska wersja też ma bardziej rozbudowaną strukturę. Jest podzielona na 5 części i 30 rozdziałów, podczas gdy plus prolog i epilog, podczas gdy anglojęzyczna ma prolog, 14 rozdziałów, epilog, wszystko jakby jednym porządkiem. Polska wersja ma też znacznie więcej przypisów i pełną bibliografię, podczas gdy anglojęzycznych czytelników zrezygnowałem z dużej części przypisów i zamiast zwykłej bibliografii zrobiłem taki esej bibliograficzny z priorytetem dla prac napisanych po angielsku. A więc polscy czytelnicy, mam nadzieję, dostaną książkę, która jest adresowany jak najbardziej nie tylko do specjalistów, ale dla miłośników historii, które proponuje im spojrzenie na potencjał Rzeczypospolitej w swoich ostatnich latach. W gruncie rzeczy jest to bardzo podobna do angielskiej książki, jest nieco dłuższa, pełniejsza, może mniej kompromisów z możliwością przetrawienia nazwisk i pewnych szczegółów. Pan wspomniał o pracach historyków litewskich, również białoruskich. Co dla pana, no przecież specjalisty w tej epoce, było ciekawe w ich perspektywie? W ostatnim pokoleniu dokonuje się olbrzymi skok do przodu. Wychodząc od stereotypów, że dla Litwy czy Białorusi, a przede wszystkim z perspektywy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Unia z Polską była po prostu katastrofa, która została nieuchronnie zakończona rozbiorami.
a później już można zacząć dzieje narodowe od nowa. Interesowano się wśród historyków Rzeczpospolitą na podstawie zachowanych źródeł. Odrzucenie balastu marksizmu-leninizmu otworzyło drogę do innych interpretacji niż tylko polska szlachta gnębiła litewskich czy białoruskich, czy też ukraińskich chłopów w ramach klasowego konfliktu. Też się złożyło, że archiwa w Wilnie, w pewnym stopniu w Mińsku, aczkolwiek to już będzie niedostępne pewnie na dłuższy czas, ale w Wilnie zachowały się olbrzymie zasoby archiwalne z różnych instytucji rządowych. A odpowiednie archiwy dla korony polskiej bardzo często uległy zniszczeniu przez niemieckie wojsko czy przez inne niszczenie wojenne, zwłaszcza w II wojnie światowej, więc pewnych rzeczy dla korony już jest trudniej otworzyć dla źródeł. A praca, często zbiorowa praca litewskich i w mniejszym stopniu, ale jednak białoruskich historyków, przyczyniało się do tego, że epoką stanisławowską czy też augustowską poznajemy lepiej przez źródła Wielkiego Księstwa Litewskiego, aniżeli korony polskiej. Więc to jest zarówno praca historyków, jak i uwolnienie od pewnych schematów, jak też dostępności źródeł. To poza tym polscy historycy masowo też wjeżdżają do Wilna zwłaszcza i pracują nad tamtejszymi archiwaliami. A więc to jest rewolucja w naszych możliwościach w stosunku do tego, co było 30 lat temu. Rozmawiamy po polsku. Ale z tego, co wiem, polski nie jest językiem, którego pan się nauczył jako dziecko. Co mógłby sugerować drugi człon pańskiego nazwiska, Butterwick Pawlikowski? Jak to było? Jestem faktycznie częściowo polskiego pochodzenia. Mój dziadek po kądzieli był z Polski, ale nie po nim mam nazwisko. Jak byłem dziecko, to Polska niespecjalnie mnie ciekawiła. Nauczyłem się po fascynacji Polską na końcu lat 80. Natomiast Pawlikowski to jest nazwisko po mojej żonie. Ono ma odwrotnie Pawlikowsko-Baczłek. Moim gościem był profesor Richard Butterwick Pawlikowski, autor książki Światło i Płomień. Odrodzenie i zniszczenie Rzeczypospolitej 1733-1795, która 14 grudnia ukazuje się nakładem wydawnictwa literackiego. Zapraszamy do subskrypcji, polubień, komentarzy i kolejnych edycji podcastu wydawnictwa literackiego. Do usłyszenia. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.